W roku 101 przed naszą erą Gajusz Mariusz, rzymski konsul, rozbija doszczętnie siły barbarzyńskich Cymbrów w bitwie pod Vercelle, zażegnując ostatecznie niebezpieczeństwo inwazji dzikich plemion z północy na Italię. Wiktorie na polach bitew zdobędą Mariuszowi poklask tłumów, przez które zostanie ogłoszony nawet trzecim założycielem Rzymu. Niezwykle popularny wśród prostego ludu polityk, był jednak niezbyt lubiany w Senacie, mówiąc dokładniej wśród najbogatszych arystokratów, którzy krzywo patrzyli na sukcesy człowieka z prowincji. Gdy barbarzyńskie zagrożenie zniknie z mapy, przeciwni Mariuszowi ludzie zrobią wszystko, by pozbyć się wpływów wielokrotnego konsula, który w krwawej politycznej walce nie będzie jednak wcale tak osamotniony, czasem ze stratą dla samego Mariusza. Witajcie, z tej strony Aleksander z kanału Kronika Historii, a to 27 odcinek historii starożytnego Rzymu, w którym wejdziemy z przytupem w jakże chaotyczny wiek I przed naszą erą w Rzymie. Zaczniemy tę opowieść od przybliżenia historii dwójki feralnych sojuszników Mariusza, Saturninusa i Glaucji. Rozsiądźcie się wygodnie i zaczynajmy. Lata 90. I wieku przed naszą erą nie są okresem zbyt obfitującym w źródła. Co gorsze, najważniejsi rzymscy historycy przybliżający tamte wydarzenia często przedstawiają sprzeczne stanowiska. Tyczy się to głównie przytaczanych przez nich motywów stojących za decyzjami i postępowaniem najbardziej prominentnych rzymskich aktorów tego czasu. Mowa tutaj nie tylko o Gajuszu Mariuszu i Lucjuszu Korneliuszu Sulli, lecz także o pomniejszych politykach lat 90. Lucjuszu Apulejuszu Saturninusie, Gajuszu Serviliuszu Glaucji, czy też chociażby Metellusie Numidyjskim. Musimy być zatem bardzo ostrożni przy formułowaniu jakichkolwiek sądów dotyczących wyżej wymienionych postaci. Świadomi tego, postarajmy się wgryźć w świat rzymskiej polityki tamtych czasów. Zrobimy to bardzo powoli i ostrożnie, gdyż atmosfera w wiecznym mieście ewidentnie się zagęszcza. Po pierwsze, nie wszyscy wysoko postawieni politycy byli przeciwko Gajuszowi Mariuszowi. Miał on swoich zwolenników w Senacie, także wśród najbogatszych jego członków. Bez tego wsparcia nie byłaby możliwa jego kolejna, piąta z rzędu, a szósta ogółem kadencja konsula. Pomimo rozprawienia się z hordami Cymbrów, Teutonów i innych plemion, które podniosły broń w ostatnich latach, zakończenia kampanii, które stanowiły główne paliwo jego sukcesów politycznych, Mariusz wciąż mógł liczyć na wystarczającą liczbę głosów w komicjach centurialnych, potrzebną do osiągnięcia kolejnego już konsulatu. Ale tu zaczynają się schody. W jaki sposób Mariusz zdołał wygrać kolejne wybory? Źródła nie są zgodne w tej kwestii. Nieśmiertelny Plutarch, przytaczając kulisy tego wyboru, musi dalej korzystać z nieprzychylnych Mariuszowi autorów. Zapewne dlatego w wersji historyka z Heronei droga do szóstego konsulatu zwycięzcy spod Vercelle wiodła przez morze łapówek i pochlebstw składanych gdzie tylko popadnie. Kreując wizerunek Mariusza, Plutarch stara się przedstawić go jako wybitnego dowódcę wojskowego, lecz jednocześnie niezbyt udolnego polityka. Jego żądza sławy i znaczenia pozbawiała go całkowicie odwagi, gdy występował publicznie i wobec burzliwych tłumów. Jego nieustraszoność i silna wola, okazywana w boju, na zebraniach ludowych, opuszczała go zupełnie. Gareth Sampson, jak zwykle nieoceniony w naszej serii, chociażby przy analizie źródeł, nie zgadza się jednak z takim postawieniem sprawy. Według niego, przez wpływ autorów wrogich Mariuszowi, Plutarch jest mało wiarygodny w omawianych czasach. Czasach, które są dla greckiego historyka bardzo odległe. Dlatego za bardziej wiarygodny uznać powinniśmy scenariusz, który jakże zwięźle ujęty został przez Velleiusza Paterculusa, żyjącego w czasach Oktawiana Augusta i cesarza Tyberiusza. Szósty konsulat Gajusz Mariusz otrzymał niejako w nagrodę za położone zasługi. Zresztą, polityka rzymska nie była zero-jedynkowa. Mariusz był wrzeniony w arystokrację dzięki mariażowi z Julią. Miał też sporo wyznawców wśród klasy ekwitów. To nie był jakiś polityczny outsider, zwłaszcza po pokonaniu Cymbrów i Teutonów. Dzięki tym spektakularnym sukcesom był najpopularniejszym politykiem w Rzymie. Absolutną gwiazdą,
najbardziej rozpoznawalnym człowiekiem Wiecznego Miasta. Dlatego wydaje mi się, że bardziej prawdopodobna jest rzeczywiście elekcja bardziej za zasługi niż w wyniku przekupstw. Jakiekolwiek powody by nie były, dowódca dopiął swego i został ponownie wybrany konsulem na rok setny przed naszą erą. Gajusz Mariusz był u szczytu sławy. Problem w tym, że z tego szczytu jedyna droga mogła wieść tylko w dół, w czym zamierzali pomóc mu jego wpływowi przeciwnicy. Zresztą, nie tylko oni. Nieco rykoszetem dostanie mu się przez nieodpowiedzialnych sojuszników. Wśród nich był trybun ludowy Lucius Apuleius Saturninus. Znamy go! To właśnie on współpracował z Mariuszem w 103 roku przed naszą erą przy wyborach. Pamiętacie ten marny teatrzyk z pozorowaną rezygnacją ze stanowiska oraz oskarżeniem o zdradę? To tam zaczęła się współpraca między konsulem a trybunem. Ten drugi nie był politykiem, którego horyzonty kończyły się na obecnie zajmowanym stanowisku. Co więcej, był to człowiek, który zdążył się już pokazać z mocno negatywnej strony. Chodziły o nim plotki, że maczał palce w morderstwie niejakiego Aulusa Nonniusza, jego kontrkandydata na urząd trybuna. Delikatnie mówiąc, Saturninus nie przepadał także zbytnio za nobilami. Jego nienawiść do nich wiąże się z wydarzeniami mającymi miejsce na Sycylii pod koniec II wieku przed naszą erą, a dokładnie z zapoczątkowanym tam w roku 104 powstaniem niewolników. Przyjrzyjmy się na szybko temu konfliktowi, gdyż sam Gajusz Mariusz przyczynił się niechcący do jego wybuchu. Na pewno chcecie o nim posłuchać. W ostatnich gorących latach, gdy przyszły wielokrotny konsul szukał wsparcia u sojuszników Rzymu, nie omieszkał w tym celu odwiedzić dworu władcy Bityni, Nikomedesa III. Jak mówiłem parę odcinków temu, król ten odmówił mu, argumentując, że wielu jego poddanych skończyło przez długi w niewoli rzymskiej. Odmowa wsparcia wymusiła na senacie decyzję o uwolnieniu wszystkich niewolników pochodzących z krajów sojuszniczych. Nie została ona wszędzie przyjęta z entuzjazmem. Na Sycylii zadanie to powierzone zostało zarządcy wyspy, Publiuszowi Licyniuszowi Nerwie, który zdołał w szybkim czasie oswobodzić 800 niewolników. Nie spodobało się to jednak miejscowym latyfundystom, którzy wymusili na energicznym zarządcy zaprzestanie procesu wyzwalania niewolników na wyspie. Nie zaskoczy was chyba mówiąc, że doprowadziło to do wrzenia raz rozbudzonych mas niewolnych, którzy zbuntowali się pod wodzą Wariusa w 104 roku przed naszą erą. Ci jednak zostali szybko pokonani przez Nerwę, jednak wyłącznie dzięki zdradzie jednego z buntowników. Nie uspokoiło to wrzenia na Sycylii, gdyż druga grupa buntowników ujawniła się w mieście Herakleja. Przewodził jej człowiek imieniem Salwiusz, wzorem innego sycylijskiego buntownika sprzed 30 lat, Eunusa, przypisał on sobie nadprzyrodzone mistyczne zdolności oraz pochodzenie z królewskiej dynastii Seleukidów. Przywódca obrał imię Tryfon. Jego armia szybko rozrosła się do blisko 22 tysięcy wyzwolonych po pokonaniu współpracownika zarządcy Nerwy imieniem Titinius. Dzięki temu armia wyzwoleńców liczyła już dwa razy więcej ludzi niż armia rzymska na wyspie, co pozwoliło buntownikom rozbić doszczętnie Rzymian w bitwie pod Murgantią. W podobnym czasie na zachodnim krańcu wyspy, w Lilibeum, wybucha druga rewolta niewolników pod przywództwem Ateniona, dowodzącego 10 tysiącom ludzi. W krótkim czasie Rzymianie tracą kontrolę nad praktycznie całą Sycylią, którą Salwiusz Tryfon ogłasza niepodległym krajem ze stolicą w Trokalii. W celu uniknięcia rozłamu podstępnie aresztuje on ostatecznie Ateniona. Rzymianie oczywiście reagują, wysyłając na wyspę siły dowodzone przez nowego zarządcę Sycylii, Luciusza Licyniusza Lucullusa, który po początkowych sukcesach zostaje odparty przez Tryfona i uwolnionego w międzyczasie Ateniona pod rewolucyjną stolicą. Za tą porażkę Lucullus zostaje skazany na wygnanie, a armia przekazana w ręce niejakiego Serviliusza. Zanim jednak skazany uda się na Banicję, rozwiąże swoje wojsko i spali swoje obozy, tak by następca nie miał zbyt łatwo w dławieniu rebelii. Dzięki chamskiemu postępkowi Lucullusa, Serviliusz nie odnosi zwycięstwa i Sycylia w 102 roku przed naszą erą nadal jest poza rzymską kontrolą. Jedynym plusem jest teraz to, że Tryfon z jakichś powodów umiera i w tym roku pełnię władzy obejmuje Atenion. Dopiero w 101 roku kumpel Gajusza Mariusza,
Konsul z tegoż właśnie roku, Marek Aquiliusz, zdołał wreszcie zdusić sycylijski bunt, zadając klęskę Atenionowi, rzekomo własnoręcznie zabijając króla wyzwoleńców. Kończy to ostatecznie sycylijską awanturę. Wracamy do Rzymu. Po co o tym mówiłem? Otóż, gdy wybuchł ten konflikt, jednym z kwestorów był właśnie Lucius Apuleius Saturninus. Jego jednym z zadań było dbanie o dostawy zboża do stolicy, która wchłaniała gigantyczne jego ilości przez uprawiane od czasów braci Graków rozdawnictwo plonów obywatelom po zaniżonych cenach. Traf chciał, że w 104 roku przez bunt niewolników szlak trafił dostawy z najważniejszego źródła – Sycylii. Ceny przez to poszybowały w górę. Wykorzystał to Marek Emilius Scaurus, ceniony patrycjusz, który w 20 odcinku naszej sagi głosował za skazaniem Calpurniusza Bestii, ale się nie cieszył. Wniósł on wniosek do Senatu, na mocy którego uznano, że Saturninus nie radzi sobie z zadaniem, czego świadectwem są rosnące ceny. Odebrano mu uprawnienia i przekazano je Scaurusowi, choć Diodor widzi tę akcję bardziej jako efekt lenistwa i rozpusty młodego kwestora. Upokorzony były nadzorca poprzysiągł zemstę na najlepiej urodzonych i wystartował w następnym roku w wyborach na trybuna. Udało mu się. Wtedy też wszedł w konszachty z Gajuszem Mariuszem. Człowiekiem, który przez efekt motyla stał się źródłem jego problemów podczas pełnienia kwestury. Trudno jest dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy Saturninus stał się zaufanym pomocnikiem Mariusza, gdyż ich współpraca była nieco przypadkowa. W końcu konsul mógł sobie pozwolić na wielu innych pomagierów o nieco mniej problematycznej przeszłości, kogoś, kto z powodu prywaty nie starał się za wszelką cenę utrzeć nosa nobilom. Faktem jest jednak to, że w wielu punktach ich polityczne potrzeby miały wspólny mianownik i o dziwo, duet ten osiągał wspólne cele. Oprócz wsparcia kandydatury Mariusza w wyborach w 103 roku przed naszą erą, trybun Saturninus oddał wtedy konsulowi jeszcze jedną przysługę. Przeforsował ustawę nadającą ziemię w Afryce weteranom Mariusza, co dobrze wpłynęło na morale jego wojska. W zamian za to Saturninus będzie mógł liczyć na protekcję potężnego zwycięzcy Jugurty. Przyda ona mu się rok później, podczas posiedzenia Senatu. W nim swą rolę odzyskał stary dobry Metellus Numidyjski, który w 102 roku przed naszą erą sprawował urząd cenzora. Miał on opinię nieskazitelnego tępiciela nieprawości. Średnio zatem lubił posądzanego o zabójstwo, niekompetencje i złe prowadzenie się ekstrybuna. Pewnego dnia Saturninus czymś szczególnie musiał podpaść cenzorowi, który spróbował użyć swych cenzorskich uprawnień i wykreślić Saturninusa z listy senatorów. Nie był on jednak jedynym problematycznym politykiem, którego godności senatorskiej zamierzał pozbawić w 102 roku Metellus Numidyjski. Drugim z nich był dobry współpracownik Saturninusa, Gajusz Servilius Glaucia. Człowiek o równie zszarganej reputacji, co pierwszy duumvir. Był on kiedyś kwestorem, lecz najbardziej zasłynął rzekomym współudziałem w morderstwie dokonanym na Aulusie Noniuszu, którego krew na zawsze już miała połączyć obu popularów we wspólnych przedsięwzięciach. Sprawa wykluczenia Saturninusa i Glaucji ostatecznie upadła przez niezgodę w gronie cenzorów. Nie zmieniło to faktu, że afera ta zasiała ziarno nienawiści do rodu Metellów w sercach dwóch gniewnych polityków. Niechęć do autora oskarżenia, Metellusa Numidyjskiego, była zaś kolejną rzeczą, która mogła zbliżyć Mariusza do dwójki niepokornych senatorów. Cenzor był od czasu wojny jugurtyńskiej zawziętym, osobistym wrogiem Gajusza o sporych wpływach w Senacie. Wróg tego kalibru i estymie mógł sporo nabruździć w postcymbryjskich planach politycznych Mariusza, więc nieco zgniły polityczny mariaż z Saturninusem i Glaucją wydawać się mógł logicznym posunięciem, niepotwierdzonym jednak w 100%. Po tym jak Gajusz został po raz szósty wybrany konsulem na rok setny przed naszą erą, wraz z nim na urząd pretora wybrano Glaucję, a na urząd trybuna ludowego Saturninusa. Czy za kulisami rzymskiej polityki działał wtedy jakiś proto-triumvirat? Jeśli tak, to nowy pretor i trybun nie byli z pewnością jedynymi klientami, których Mariusz mógł obsadzić na ważnych stanowiskach. W każdym razie, Saturninus jeszcze raz odwdzięczył się konsulowi, nadając ziemię tym z jego weteranów, którzy jej nie posiadali. Tym razem chodziło o działki w Macedonii, Grecji i na Sycylii, gdzie zamierzano utworzyć kolonie dla wiarusów.
Okej, ta ustawa jeszcze przeszła bez większych niesnasek. Problem pojawił się przy drugiej, która po cichu wymierzona miała być przeciwko Metellusowi Numidyjskiemu i jego stronnictwu. Problematyczny akt prawny, Lex Apuleia Agraria, dotyczył ziem w Galii, które niedawno odebrał Cymbrom Gajusz Mariusz. Zamierzał on teraz przekazać te nieco nielegalnie zabrane grunty swoim kolejnym, nieposiadającym ziemi weteranom. Tym razem większość z nich pochodziła z prowincji italskiej, co zdecydowanie nie spodobało się ludowi rzymskiemu. Do stolicy na głosowanie w zgromadzeniu ściągnięto zatem byłych żołnierzy Mariusza z prowincji. Na forum rozpętały się żałosne sceny. Po sprzeciwie niektórych trybunów mieszczanie sięgnęli po pałki i przegnali wieśniaków. Ci mieli powrócić na wezwanie Saturninusa, tym razem uzbrojeni w równie prymitywną broń. Walkę o zgromadzenie wygrali mieszkańcy wsi i w tych warunkach przegłosowali oni Lex Apuleia Agraria. Tak orzekł Apian z Aleksandrii. Teraz nadchodzi część wymierzona przeciwko Metellusowi. Do dokumentu dołączono klauzulę zobowiązującą senatorów do złożenia przysięgi. Na jej mocy nie wolno było im występować przeciwko nowej ustawie. Brak złożenia przysięgi lub jej złamanie oznaczał banicję i grzywnę w wysokości 20 talentów. To była podpucha. Mariusz prawdopodobnie wiedział, że Metellus nie zgodzi się na takie rozwiązanie i przysięgę odrzuci. Aby jeszcze bardziej podpuścić wroga, Gajusz zapowiedział, że sam nie poprze kontrowersyjnego zobowiązania. Gdy usłyszeli to najbogatsi senatorowie, przyklasnęli najpopularniejszemu politykowi w mieście. Jednak parę dni później Mariusz publicznie ogłosił, że zmienia zdanie i składa przysięgę. W senacie zawrzało, nobilowie byli oburzeni, lecz bali się sprzeciwić woli Mariusza i również zmienili zdanie. Nie zrobił tego tylko Metellus Numidyjski, który wybrał los męczennika za sprawę. Był on jeszcze przez parę dni męczony przez Saturninusa różnymi nieprzyjemnościami, aż trybun przeforsował w końcu wygnanie zasłużonego polityka. Temu różni ludzie proponowali zbrojną protekcję, lecz Metellus miał odmówić użycia siły i poddał się krzywdzącemu wyrokowi, mówiąc, że albo się rzeczy na lepsze odmienią i lud będzie żałował tego, co uczynił. Wtedy powrócę z honorem, albo zostaną one takie, jakie są, a wówczas uczciwiej i bezpieczniej będzie pozostawać daleko. To wyrzekłszy, Quintus Cecilius Metellus Numidyjski udał się na wyspę Rodos. Wieczne miasto opuścił jeden z największych wrogów Gajusza Mariusza. Stało się to prawdopodobnie dzięki intrydze uknutej przez jego dwóch awanturniczych sojuszników oszemranej reputacji. Jeszcze w tym samym, setnym roku przed naszą erą, alians ten zostanie brutalnie zerwany. Saturninus i Glaucia nie spoczywali bowiem na laurach. Chcieli kolejnych urzędów i to za wszelką cenę. Aby to osiągnąć, muszą wygrać wybory na rok 99. Według pierwszego z nich do twarzy mu było z trybunatem i chciał objąć ten urząd po raz trzeci. Drugi raz pod rząd, niezbyt legalny. I udało mu się to. Niestety, jego kumplowi zamarzył się konsulat. Od razu po preturze. Znów niezbyt legalny. I tu zaczęły się kłopoty. Jako pierwszy, konsulem obrany został Marek Antoniusz, dziadek bardziej znanego jegomościa z lat późniejszych. Na placu boju o ostatnie miejsce pozostało dwóch najpoważniejszych kandydatów. Glaucja i Gajusz Memmiusz, którego skądś powinniśmy kojarzyć. Był to trybun ludowy roku 111 przed naszą erą. Ten, który podburzył tłum do wszczęcia wojny z Jugurtą. Ten sam, który oskarżał rzymskie elity o przyjmowanie łapówek od króla Numidów. Ten sam, który zarzucił popełnienie tego przestępstwa Markowi Skaurusowi, facetowi, który odebrał fuchę Saturninusowi w 104 roku przed naszą erą, przez co ten ostatni nienawidził teraz nobilów. Uff! Teoretycznie Gajusz Memmiusz i Apuleius Saturninus powinni być zatem sojusznikami, ale nie są. Czemu? Bo Memmiusz jest teraz znacznie popularniejszy od najlepszego ziomeczka Saturninusa, Glaucji, i zapewne to jemu, a nie Glaucji, przypadnie najwyższy urząd w mieście. Co robią zatem dwaj partnerzy w zbrodni? Decydują się zabić popularnego wśród ludu Memmiusza. Jak widzicie, podział na optymatów i popularów jest zdecydowanie zbyt uproszczony i niebieski i czerwony to za mało kolorów, by określić tamten polityczny miszmasz.
Podobno wysłani na Memmiusza siepacze zatłukli go kijami na oczach tłumu podczas samego głosowania na urząd konsula. Świadkowie rozpierzchli się po domach, chcąc uniknąć śmierci z rąk bandytów. Wszyscy doskonale wiedzieli, kto stoi za tą zbrodnią. Senatorowie zaś uruchomili opcję atomową, wydając Senatus Consultum Ultimum, uchwałę wydawaną jedynie w chwilach wielkiego zagrożenia dla Republiki. Zawieszała ona praktycznie prawa osób uznanych za przyczynę tego stanu rzeczy. Dzień po zabójstwie tłum mieszkań zebrał się i ruszył zabić prowodyrów. Ci mieli znów wezwać posiłki ze wsi, dzięki którym udało im się zabarykadować na Kapitolu. Teraz mamy dwie wersje wydarzeń, różniących się co do udziału Mariusza w tym całym chaosie. Orozjusz, w swojej bardziej przychylnej wielkiemu konsulowi wersji, twierdzi, że Gajusz, mający w takiej sytuacji obowiązek zaprowadzić porządek jako urzędujący konsul, zdecydowanie opowiedział się przeciwko dawnym pomagierom i świadom ich ogromnej zbrodni, wypowiedział im miejską bitwę. Wojsko Mariusza zgładziło Saturninusa i Glaucję, lecz w wyniku interwencji zginąć miało wielu ludzi. W ten sposób Gajusz Mariusz miał po raz kolejny uratować Republikę oraz własną reputację. Jednak już chociażby Appian i Plutarch przyjmują inny punkt widzenia. Według nich konsul niechętnie zabrał się do akcji przeciwko zabarykadowanym na Kapitolu problematycznym sojusznikom politycznym. Owszem, oblekł ich, lecz nie powziął żadnej stanowczej ofensywy, gromadząc leniwie zbrojnych. Widząc to, lud odciął obleganym dopływ wody, by wykurzyć ich z kryjówki. Wtedy Saturninus i Glaucja mieli wyprosić u Mariusza azyl do czasu sprawiedliwego osądzenia. Konsul miał przystać na tą propozycję i starając się chronić dawnych sojuszników, umieścił ich w jednej z kurii należących do Senatu. Nie powstrzymało to jednak gniewu ludu. Część proletariuszy wspięła się na dach budynku, w którym przetrzymywano dwójkę awanturników i poczęła zrywać zeń dachówki, którymi zaczęto miotać w Glaucję i Saturninusa. Lincz powiódł się. Obaj zginęli pod ciosami wraz z wieloma stronnikami. Tak zakończyła się ich burzliwa kariera polityczna. Jaki był faktyczny stosunek Mariusza do tych tragicznych wydarzeń? Nie można udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje się, że panowie współpracowali ze sobą w 103 i 100 roku przed naszą erą, lecz zabójstwo Memmiusza było już wyłączną samowolką Glaucji i Saturninusa, która zakończyła dobre stosunki z konsulem, który zdał sobie sprawę, kim naprawdę są jego sprzymierzeńcy. Nie należy też zapominać, że najprawdopodobniej nie byli to jedyni klienci, sojusznicy polityczni, zwycięzcy spod Vercelle. Nie można na podstawie tego przypadku formułować tezy, że Gajusz Mariusz nie miał zmysłu do politycznych, wewnątrzpaństwowych gierek. Myślę, że historia Saturninusa i Glaucji przetrwała w dziejach Appiana i Plutarcha głównie ze względu na dostępność nieprzychylnych Mariuszowi źródeł oraz na dramatyzm tej krwawej sprawy. Co prawda Mariusz nie sprawował przez lata 90. innych oficjalnych stanowisk, ale zachował przemożne wpływy i wielokrotnie jego ludzie piastowali najwyższe stanowiska w tym mglistym okresie. Przykładem niech będzie postać cenzora roku 97 przed naszą erą, Lucjusza Valeriusza Flaccusa, zwanego wręcz służącym Mariusza. W omawianej dekadzie dochodzi także do ostatecznego załamania hegemonii rodu Metellów, zaprzysięgłych wrogów konsula, którzy poza 98 rokiem nie zdobędą ani razu urzędu konsula. W latach 90. nastąpił za to wzrost znaczenia rodu, w który wrzeniony poprzez Julię był Gajusz Mariusz, a więc rodu Juliuszów Cezarów, który obejmował najwyższe stanowisko dwukrotnie, w 91 i 90 roku przed naszą erą. Afera z Saturninusem i Glaucją najwidoczniej nie ukróciła wpływów sześciokrotnego konsula. Plutarch twardo jednak upiera się, że ten po złożeniu urzędu miał być tak zdegustowany życiem politycznym Rzymu, że zaczął szukać okazji do wywołania wojny, byle tylko objąć jakieś dowództwo i przywrócić swoją chwałę trzeciego założyciela Rzymu, nadwyrężoną przez ostatnie wydarzenia. Ekskonsul miał w tym celu udać się na wschód, do władcy, który ponoć także pragnął wojny z wiecznym miastem. Tym kimś był rosnący w siłę król Pontu, Mitrydates VI Eupator. Wizytujący go Mariusz spróbował sprowokować Mitrydatesa słowami: musisz, królu, albo spróbować stać się większym niż sam Rzym, albo robić w milczeniu, co ci każą.
Ta historia jednak wydaje się być już czystym wymysłem Plutarcha. Ostatecznie z królem Pontu przyjdzie się potykać nie Mariuszowi, lecz jego kolejnemu wrogowi, Lucjuszowi Korneliuszowi Sulli. Początki wielkiej kariery tego polityka w latach 90. przed naszą erą będą już jednak tematem następnego odcinka. Cóż, moi drodzy, witam oficjalnie w szalonym pierwszym wieku przed naszą erą, w którym Rzym będzie poniekąd swoim największym wrogiem. To będą piękne czasy do opowiadania i animowania. Mam nadzieję, że przeżyjemy je razem. Dziękuję Wam jak zawsze za wszystkie suby, komentarze i łapki w górę oraz zachęcam do zostawiania kolejnych, jeśli podobał się Wam ten materiał. Wielkie dzięki także moim patronom, których widzicie teraz na ekranie. Tradycyjne Ave Wy, moi najdrożsi. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Będę się z Wami już żegnał. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia niebawem.